Dziś, nawet ku naszemu zaskoczeniu, jesteśmy ponownie w Parku Techniki Wojskowej w Zabrzu. Na ten miesiąc mieliśmy dla Was przygotowany zupełnie inny pojazd, ale mieszanka złej pogody oraz COVID-a spowodowała, że musieliśmy zrewidować nasze plany. W tajemnicy powiem Wam nawet, że nigdy jeszcze tak szybko nie pracowałem nad scenariuszem. I w tym właśnie miejscu chcielibyśmy bardzo podziękować panu Piotrowi Widuchowskiemu za wyciągnięcie do nas pomocnej dłoni oraz Błażejowi Milewskiemu za dostarczenie nam dokumentacji technicznej bohatera dzisiejszego odcinka. A kto nim będzie? Zaraz zobaczycie. Zaczynamy. Po zakończeniu II wojny światowej Węgrzy nie dysponowali na wyposażeniu specjalistycznym pojazdem przeznaczonym do rozpoznania. Mimo tego, że dysponowano pewnymi doświadczeniami w tym zakresie, bo w 1939 roku udało się wdrożyć do produkcji udany model samochodu rozpoznawczego, a mianowicie 39M Caba. Jednak zniszczony wojną i przyciśnięty reparacjami kraj nie był w stanie opracować własnej, nowej konstrukcji. Dlatego też dla właściwie tworzonej od podstaw armii węgierskiej obiecano dostawę radzieckich samochodów pancernych BA-64, jednak ostatecznie obietnica ta się nie ziściła. W 1955 roku, po powstaniu Układu Warszawskiego, podjęto prace mające zaprząc przemysł wszystkich państw sojuszniczych do pracy na rzecz układu. Było to związane z tym, że przemysł radziecki nawet nie był w stanie dostarczyć wystarczającej ilości nowoczesnego sprzętu dla własnej armii. Dlatego też próbowano część produkcji przekazać do państw sojuszniczych. W ten sposób do Czech przekazano licencję na transporter gąsienicowy BTR-50, co ostatecznie zaowocowało powstaniem czechosłowackiego transportera OT-62 Topaz. Na Węgrzech miano podjąć produkcję samochodu rozpoznawczego. Z tego powodu Węgrzy zakupili licencję na radziecki pojazd BRDM-1. Jednak w 1960 roku, po przeanalizowaniu konstrukcji, stwierdzono, że oryginalnego pojazdu nie będą produkować, a przeprowadzą głęboką modernizację oryginalnego projektu. Taki był początek samochodu rozpoznawczego FUK. Wstępne prace koncepcyjne prowadzone były od początku 1961 roku w Instytucie Techniki Wojskowej. Jednak od maja 1961 roku całość prac przejął zespół inżynierów z Instytutu Rozwoju Pojazdów oraz fabryki samochodów Zeppel. By zminimalizować ryzyko niepowodzenia całej konstrukcji oraz zmniejszyć jej potencjalne koszty, zdecydowano się sięgnąć po szeroko stosowane na rynku cywilnym podzespoły. I tak silnik D414 oraz podwozie wykorzystano z samochodu ciężarowego Zeppel D344. Rozpoczęte w maju prace przebiegały w iście ekspresowym tempie i po 3 tygodniach całość konstrukcji i dokumentacji była już gotowa. Prawdziwym wyzwaniem dla węgierskich konstruktorów okazał się być kadłub. Dlatego też, napotykając problemy w tym zakresie, zdecydowano się przekazać projekt modernizacji do stoczni Giorgio Dei. Ona przekonfigurowała kadłub, optymalizując go właśnie pod względem poprawy własności pojazdu w wodzie. Pierwszy prototyp był gotowy w lutym 1962 roku, a już w kwietniu 1962 został on poddany próbom porównawczym z radzieckim pojazdem BRDM-1. W próbach tych węgierski prototyp wykazał wyższość nad radzieckim pojazdem w kilku aspektach. Po pierwsze, był zdecydowanie cichszy, co jest nie bez znaczenia dla pojazdu rozpoznawczego. Po drugie, niezależne zawieszenie przedniej osi zdecydowanie poprawiło własności terenowe. Dodatkowo zastosowana przegroda wewnątrz pojazdu, oddzielająca przedział kierowania i bojowy od przedziału silnikowego, wpływała na poprawienie bezpieczeństwa załogi. Od początku dyskutowano nad uzbrojeniem nowego pojazdu. Docelowo miał być wyposażony w niewielką wieżę uzbrojoną w KM kalibru 7,62 mm, który to miał być uzupełniany przez 4 niekierowane pociski rakietowe kalibru 68 mm, po 2 na każdym z boków wieży. Odpalać te pociski miano ze środka pojazdu, a celowanie było wykonywane przy pomocy prostego celownika peryskopowego.
Ostatecznie cały ten system nie wyszedł poza stadium analityczne, gdyż na jego dalszy rozwój nie było politycznej zgody. W tym miejscu należy się zastanowić, czy w ogóle wprowadzenie takiego systemu uzbrojenia niekierowanego było dobrym pomysłem w sytuacji, kiedy na rynku zaczynały coraz powszechniej być dostępne kierowane rakiety tego typu. Po zakończeniu prób państwowych w 1963 roku nowy pojazd wchodzi do wyposażenia jako D-442 Fug, który to skrót tłumaczymy jako pływający samochód rozpoznawczy. Fug to dwuosiowy pojazd z napędem na wszystkie cztery koła. Konstrukcyjnie możemy go podzielić na dwie części. Z przodu mamy przedział kierowania połączony z przedziałem bojowym, gdzie jest miejsce dla kierowcy, dowódcy oraz czterech żołnierzy desantu. Z tyłu przedział silnikowy oddzielony od sekcji bojowej specjalną przegrodą, która jest owinięta materiałem izolacyjnym. Kadłub Fuga to konstrukcja samonośna ze spawanych, walcowanych płyt pancernych. Grubość pancerza Fuga wynosi od 4 do 13 mm. 13 mm to dolna przednia część kadłuba, ta najbardziej narażona na ostrzał. Zwróćcie uwagę, że opuszczony falochron tą ochronę kadłuba zwiększa. No nieznacznie, ale zwiększa. 10 mm przednia górna część kadłuba. Nadbudówka, jej boczne ściany oraz dach to 6 mm, a cała tylna część kadłuba z przedziałem silnikowym to grubość 4 mm. Cały kształt kadłuba podyktowany jest chęcią uzyskania jak największej wyporności, spychając na plan dalszy ochronę pancerną. I tutaj taka ciekawostka dotycząca tego pojazdu. Wszystkie płyty pancerne, które zostały użyte do konstrukcji każdego egzemplarza, były poddawane testom balistycznym. Do dzisiaj na każdej z tych płyt widać wyraźne wgniecenia po ostrzale z broni kalibru 7,62 mm. Na bocznej płycie nadbudówki szczelina obserwacyjna kierowcy, szperacz, który jest obsługiwany z wnętrza pojazdu przez tego członka załogi. Potem dwa kolejne otwory, które umożliwiają obserwację, a również prowadzenie ognia z broni osobistej przez desant, który znajduje się w środku pojazdu. No i wyciągarka. Bęben wyciągarki. Kolejne rolki, poprzez które prowadzimy linę do przodu pojazdu i w końcu bęben, na który można nawinąć 35 metrów liny. Analogiczny bęben powinien znajdować się po drugiej stronie pojazdu. Z przodu pojazdu podnoszony pneumatycznie falochron, oczywiście stawiany w trakcie forsowania przeszkody wodnej. Na samym dziobie rolki kierunkowe dla wyciągarki. Za rolkami dwie klapy inspekcyjne umożliwiające dostanie się do takich elementów jak nagrzewnica, czy tył deski rozdzielczej, czy urządzenia pneumatyczne do podnoszenia falochronu. Fug wyposażony jest w parę świateł oraz dwa emitery promieni podczerwonych współpracujących z noktowizorem. W nadbudówce po lewej stronie pojazdu miejsce zajmuje kierowca, po prawej dowódca. Obaj mogą obserwować teren przy pomocy dwóch stosunkowo dużych okien. Okno dowódcy w tym momencie pracuje w trybie niebojowym. Jest przesłona pancerna podniesiona do góry, a sam otwór wypełniony jest ramką z hartowaną szybą. W sytuacji bojowej ramkę wyciągamy, opuszczamy pancerną przesłonę i wtedy teren obserwowany jest przez szczelinę, w której znajduje się element z wielowarstwowego szkła. Przy stanowisku dowódcy gniazdo radiostacji R113. W sytuacji bojowej świadomość sytuacyjną załogi wspierały urządzenia optyczne. Dowódca korzystał z urządzenia MK4, które umożliwiało mu obserwację terenu wokół pojazdu oraz w niewielkim zakresie również w pionie. W dzień kierowca posługiwał się klasycznym peryskopem,
W nocy był on wymieniany na urządzenie noktowizyjne TWN-2B, które współpracowało ze wspomnianymi już dwoma emiterami światła podczerwonego. Dzięki temu urządzeniu kierowca mógł obserwować w nocy teren na odległości maksymalnie do 60 metrów. Fug ma możliwość napędu na wszystkie koła. Przednie koła zawieszone niezależnie na spiralnych sprężynach. Tylny most zawieszony jest na półeliptycznych resorach. Drgania zarówno przedniej, jak i tylnej osi są tłumione przez teleskopowe amortyzatory. W celu poprawy możliwości terenowych Fug wyposażony jest w system centralnej regulacji ciśnienia w oponach. Dodatkowo umożliwiał on dalszą jazdę przy niewielkich uszkodzeniach opon. Fug posiadał w całości przejęty z BRDMA-1 system kół pomocniczych. Były to dwie pary kół o wymiarach 700x250, schowanych w specjalnych kesonach we wnętrzu kadłuba, które były opuszczane i podnoszone w sposób hydrauliczny, a napędzane były przy pomocy przekładni łańcuchowej. Miały one pomóc wyjść pojazdowi z forsowanej przeszkody wodnej, a także umożliwić przekraczanie rowów lub transzei, których szerokość wynosiła nawet 1,30 m. Układ napędowy składa się z suchego sprzęgła, mechanicznej skrzyni biegów z czterema przełożeniami w przód i jednym w tył. Wał napędowy przekazuje moment obrotowy na przedni i tylny most napędowy do mechanizmu kół dodatkowych oraz wały napędowe pędników wodnych. Z tyłu kadłuba widoczny tłumik, a na tylnej płycie dwa luki pędników wodnych. Dzięki temu urządzeniu pojazd przemieszczał się w środowisku wodnym. W jaki sposób to się działo? Woda zasycana była do środka przez znajdujące się w spodzie kadłuba specjalne czerpnie. Wtedy to pracujące śruby powodowały wypchnięcie jej na zewnątrz. Ruch do przodu fuga odbywał się w momencie, kiedy obie przesłony były podniesione do góry. Kiedy pojazd miał zamiar skręcić, zostawiano jedną przesłonę otwartą, drugą zaś zamkniętą. W zależności od tego, w którą stronę chciano wykonać manewr, jedna pozostawała otwarta, druga zamknięta. Kiedy pojazd miał poruszać się do tyłu, obie przesłony zamykano, wtedy woda wpływając, próbując wydostać się na zewnątrz, odbijała się od płyt i wypływała ukośnie skierowanym otworem na zewnątrz, powodując ruch pojazdu do tyłu. Prędkość pojazdu w wodzie wynosiła od 8 do 10 km na godzinę. Spód kadłuba, co ciekawe, nie jest wykonany ze stali pancernej. Znajduje się w nim oprócz dwóch wspomnianych czerpni wody również właz ewakuacyjny dla załogi. Na dachu nadbudówki dwuczęściowe otwierane na zewnątrz drzwi, które stanowiły główny sposób na to, by załoga i desant dostały się lub wyszły z pojazdu. Po obu stronach otworu wejściowego znajdują się dwa czopy, w których można było umieścić wspornik dla, boję się użyć tego określenia, ale niech będzie, głównego uzbrojenia tego pojazdu, czyli ręcznego karabinu maszynowego kalibru 7,62 mm. Co ciekawe, na wyposażeniu pojazdu znajdował się tylko jeden wspornik, a więc teoretycznie można było użyć tylko jednego karabinu, mimo tego, że znajdowały się dwa miejsca na jego mocowanie. Tył pojazdu to przedział silnikowy. Bezpośrednio do komory silnika można dostać się dzięki trzem przykręcanym śrubami i podnoszonymi do góry płytami pancernymi. W pierwszej z nich widać kratownicę, która gwarantuje dostęp powietrza do chłodnicy. Dwa rzędy żaluzji znajdujących się po bokach oraz niewielkie żaluzje w dwóch kolejnych płytach pancernych gwarantują dostęp powietrza bezpośrednio do komory silnika. W sytuacji, kiedy pojazd forsował przeszkodę wodną, wszystkie te żaluzje były zamykane po to, aby woda do środka komory silnika się nie dostała. Silnik to sześciocylindrowy, wysokoprężny Zeppel D41444 o mocy 100 koni mechanicznych, który stanowi adaptację cywilnego silnika stosowanego w samochodach ciężarowych Zeppel D340. Umożliwia rozwinięcie na drodze prędkości do 85 km na godzinę, a 150 litrów paliwa wystarcza na przejechanie około 600 km.
D442-00FUG to podstawowy wariant budowany od 1963 do 1968 roku, wyposażony w radiostację R113 lub R114. Od 1967 roku budowano wariant zmodernizowany. Zmiany obejmowały montaż hydraulicznego wspomagania kierownicy, nowy hydrauliczny układ hamulcowy, powiększoną pojemność zbiorników paliwa z 75 do 92 litrów w każdym z dwóch zbiorników, a także zastosowano większe opony. W Czechosłowacji otrzymał on oznaczenie OT65M, a przebudowane do tego wariantu pojazdy z pierwszych wersji produkcyjnych otrzymały oznaczenie OT65R. D442-01PK FUG to wariant pojazdu dowodzenia, przeznaczony dla dowódców plutonów i kompanii, wyposażony w dodatkową radiostację R112 lub R114M. Istniał również podwariant wyposażony w dodatkową radiostację R403 lub R407, przeznaczony dla dowódców kompanii i batalionów. D442-03VS FUG to wariant rozpoznania chemicznego, posiadający specjalne detektory pozwalające wykryć efekty użycia broni ABC. Dodatkowo posiadał zamontowany z tyłu kadłuba mechanizm pozwalający wstrzelić w ziemię chorągiewki sygnalizacyjne. D442-01MRP FUG to wariant wysuniętego punktu kontroli lotów, bazujący na wariancie PK FUG, dodatkowo wyposażony w radiostacje R114 i R159. Po doświadczeniach ze skonstruowaniem oraz wdrożeniem do produkcji FUG-a węgierskie dowództwo było świadome, że nowy pojazd nie spełnia wszystkich potrzeb. Armia potrzebowała transportera opancerzonego. Sprowadzony na testy czechosłowacki OT-64 został odrzucony, a zadecydowały kwestie ekonomiczne. Postanowiono, że z punktu widzenia własnego przemysłu lepsza i tańsza będzie głęboka przebudowa FUG-a, która miała doprowadzić do stworzenia z niego transportera opancerzonego wyposażonego w obrotową wieżę. W ten sposób powstał transporter D994PSZH, swoisty kompromis pomiędzy chcieć a moc. OT-65A to czechosłowacki wariant z wieżą strzelecką Wydra. Powstał poprzez dodanie w pełni obrotowej wieży zaczerpniętej z OT-62 Topaz. Wieża ta uzbrojona była w granatnik przeciwpancerny T-21 kalibru 82 mm oraz KM wzór 59 kalibru 7,62 mm. Wieża została umieszczona na specjalnym cokole w miejscu dotychczasowych włazów dla desantu. Te zostały pomniejszone i przeniesione na sam tył nadbudówki. Za sterami wirtualnego OT-65A Wydra możecie zasiąść w grze Armored Warfare. To dynamiczna, darmowa gra multiplayer z trybami gry PvP oraz bardzo rozbudowanym PvP. W grze są dostępne maszyny od lat 50. ubiegłego wieku aż po niedaleką przyszłość, jak na przykład T-14 Armata. OT-65A Wydra w grze Armored Warfare klasyfikowany jest jako ciężki pojazd opancerzony i pełni rolę pojazdu rozpoznawczego, który swoje działanie opiera na mobilności, a nie statycznym wypatrywaniu przeciwnika w ukryciu. Wejdź, zainstaluj i walcz. Linki do gry znajdziecie w opisie filmu. DDPOT-65 to czechosłowacki wariant pojazdu obserwacyjnego dla artylerii. Różni się od podstawowego transportera OT-65 jedynie skrzynką dalmierza mocowaną do karoserii pojazdu w przestrzeni pomiędzy drzwiami wejściowymi a chłodnicą silnika. Jako wyposażenie posiadał dalmierz, urządzenie rozpoznawczo-strzeleckie AROTAT lub peryskop na podczerwień, kompas artyleryjski, radiostacje R113, R108 i RF10. OT-65CH to pojazd rozpoznania chemicznego, wyposażony w automatyczny wskaźnik poziomu promieniowania oraz sprzęt do badań chemicznych i radiacyjnych. Jak wariant węgierski posiadał zamontowany z tyłu kadłuba mechanizm pozwalający wstrzelić w ziemię chorągiewki sygnalizacyjne. OT-65VP to pojazd dowodzenia wyposażony w stanowiska robocze dla obsługi, radiostacje R112, R113, R313M oraz składaną półteleskopową antenę. OT-65CHV to pojazd dowodzenia dla jednostek chemicznych. Widoczną cechą odróżniającą go od OT-65CH jest kolejny uchwyt anteny oraz zmodyfikowany peryskop dowódcy, który można zastąpić urządzeniem noktowizyjnym. Wyposażony jest w radiostacje R112 i R113. OT-65RL to pojazd rozpoznawczy z radarem rozpoznania pola walki PSNR-1 o zasięgu do 10 km. Można go zidentyfikować po bloku radaru na pancerzu stropu pod ramą ochronną za włazem wejściowym.
Istniały pojazdy OT-65 dostosowane do wariantu sanitarnego. Jednak tego typu modyfikacja była zapewne przygotowywana doraźnie, gdyż brak bocznych drzwi wejściowych bardzo utrudniał obsługę noszy. Produkcję Fuga w latach 1933-1968 prowadziła węgierska fabryka wagonów i maszyn w Gior i zamknęła się ona liczbą 842 wyprodukowanych egzemplarzy, z czego 335 w linii używały wojska węgierskie, 275 zamówiła Czechosłowacja, a 100 trafiło do Polski. Pozostałe zapewne stanowiły węgierski zapas mobilizacyjny. Czechosłowacja zdecydowała się zakupić węgierskie Fugi na potrzeby jednostek rozpoznawczych w celu zastąpienia starzejących się BA-64. Kupione wozy określane w Czechosłowacji jako OT-65. Pierwsze dwa pojazdy dotarły w 1933 roku i zostały poddane gruntownym próbom, w wyniku których przedstawiono 68 poprawek do wprowadzenia. Pierwsze 114 pojazdów zostało dostarczonych w konfiguracji pierwotnej. Od 1937 roku trafiały pojazdy zmodernizowane w wariancie OT-65M. Armia czechosłowacka nie była do końca zadowolona z użytkowanych pojazdów. W oddziałach rozpoznawczych używano przede wszystkim wariantu OT-65A z wieżą Wydra. OT-65 służyły w armii czeskiej do początku lat 90. Polska w 1935 roku zamówiła 100 sztuk Fuga, które dostarczono w latach 1936-67. Używane były w jednostkach rozpoznawczych oraz chemicznych do lat 80. Koncepcyjnie Fug, względem swojego odpowiednika BRDM-1, był zdecydowanie krokiem do przodu. Zresztą tą samą drogą poszli później radzieccy konstruktorzy, przygotowywując następcę BRDM-1, czyli BRDM-2. Wymiana silnika z benzynowego na diesla poprawiła odporność pojazdu przed zapaleniem. Równocześnie przesunięcie samego silnika z przodu na tył pojazdu chroniło go przed zbyt dużą ekspozycją na ostrzał, przez co zwiększało szanse na opuszczenie strefy zagrożonej w wypadku napotkania przeciwnika, chociaż należy nadmienić, że obiektywnie pogarszało to ochronę samej załogi oraz desantu. Dzięki niezależnemu zawieszeniu przednich kół oraz systemowi centralnego ich pompowania osiągi samochodu w terenie wyglądały więcej niż przyzwoicie. Jeżeli chodzi o możliwości forsowania przeszkód wodnych, to dwa pędniki gwarantowały Fugowi zdecydowanie lepszą zwrotność niż jego odpowiednikowi, czyli BRDM-1, który dysponował tylko jednym takim pędnikiem. Na uwagę zasługuje bardzo cicha praca silnika. W sprzyjających warunkach Fuga można było usłyszeć dopiero z odległości około 100 metrów, co znacznie ułatwiało podejście do pozycji przeciwnika i było bardzo dużą zaletą dla samochodu rozpoznawczego. Największą wadą Fuga był brak obrotowej wieży z uzbrojeniem, bo ciężko za takie uważać montowany RKM, który nie gwarantował ani skutecznego porażenia piechoty przeciwnika, ani tym bardziej zwalczania pojazdów opancerzonych. Za błędną również należy uznać pierwotną koncepcję wyposażenia pojazdów niekierowane pociski rakietowe kalibru 68 mm. Ten problem bardzo szybko rozwiązali Czesi, którzy na części zamówionych pojazdów zamontowali pochodzącą z OT-62 Topaz wieżyczkę z KMM 7,62 mm oraz działem bezodrzutowym T-21. W ten sposób dając początek wersji OT-65A Wydra. Jako przynajmniej dyskusyjną można uznać ochronę spodu kadłuba. Zastosowanie zwykłej stali nie gwarantowało nawet minimalnej osłony dla desantu i załogi w wypadku eksplozji pod kadłubem miny. Do używanych w Czechosłowacji OT-65 bardzo szybko przylgnął przydomek węgierska zapalniczka lub węgierska zemsta. O co chodziło? Silnik Fuga cierpiał na spore wycieki. I te wycieki, zarówno paliwa jak i oleju, gromadziły się w pobliżu miski olejowej. W zimie, kiedy używano podgrzewacza do silnika, działał on bezpośrednio na miskę olejową, podnosząc jej temperaturę. Przez co mogło dojść do bardzo łatwego zapłonu tych wycieków znajdujących się tuż obok. Drugim problemem był problem sprzężonego powietrza dostarczanego do hamulców. Kable z tym sprężonym powietrzem biegły przez środek przedziału desantowego, gdzie bardzo łatwo, zwłaszcza w sytuacji bojowej, mogły być uszkodzone butami żołnierzy. Bez tego powietrza nie działały hamulce, a jakie to miało znaczenie dla wozu użytkowanego na przykład w gwałtownej sytuacji bojowej, no nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć. Na krytykę zasługuje sposób, w jaki załoga mogła dostać się do pojazdu oraz z tego pojazdu wyjść. Można tego było dokonać właściwie tylko i wyłącznie przez drzwi znajdujące się w stropie kadłuba.
co narażało i załogę, i desant na ostrzał w wypadku kontaktu bojowego. Na uwagę zasługuje również fakt, że Fug nie dysponował właściwie żadnymi dedykowanymi środkami rozpoznawczymi, przez co to rozpoznanie można było prowadzić tylko wzrokowo.